Cześć siema, z tej strony Goldzor, witam was bardzo serdecznie w 5. odcinku serii The Hajs Draftów Baluj. Słuchajcie, po ostatnim fatalnym odcinku. Przede wszystkim dzisiaj draft według was i zaraz do tego przejdę, ale wcale nie wyszło tak fatalnie, jeśli chodzi o monety, bo zwrócił nam się tamten draft. Czyli można to liczyć tak, jakbyśmy po prostu nie odbyli tamtego draftu. Czyli taki nijaki był tamten odcinek, tak to chyba najlepiej nazwać, ale jak widzicie, sprzedało mi się wszystko, no i koło tych 15 tysięcy za to dostałem, więc tak jak mówię, no praktycznie się zwrócił tamten draft, więc o tyle dobrze. Ale tak dobrze już nie jest, bo w związku z tym, że odpadłem w pierwszej rundzie w poprzednim odcinku, to zgodnie z zasadami, to wy wybieraliście mi draft na ten odcinek, według których reguł będę wybierał ja zawodników. Myślę, że wiecie, o co chodzi. Ale chyba nie zrozumieliście jednego, że wygrywała najbardziej łapkowana opcja. I czekałem 5 godzin po publikacji tamtego filmu, bo niestety muszę to nagrać do przodu, bo w momencie, gdy to oglądacie, jestem na wakacjach już, także musiałem to nagrać do przodu. I nie było żadnego komentarza, który miał powyżej, powiedzmy tam, 2 łapek w górę. Więc no, musiałem to ja wybrać, ale wybrałem mniej więcej taką opcję, która często się pojawiała. I często pojawiało się coś takiego, żebym wybierał po prostu tych zawodników, którzy mają najwięcej tempa, więc dzisiaj wybiorę sobie właśnie taki oto też draft. Taki komentarz napisał chociażby Super Seweryn, także tak wyróżnię jako zachętę dla tych, jak gdybyście proponowali w przyszłości, chociaż mam nadzieję, że już nie odpadnę w pierwszej rundzie, ale pamiętajcie, że w przyszłości, jeśli podajecie, to również głosujcie za tymi, które tam wam się podobają, no bo bez tego, no to ja będę zmuszony coś wybrać, gdy wszystkie będą miały po prostu tyle samo, więc no cóż, tak wyszło, a ja wybieram taką formację na dzisiejszy odcinek. I słuchajcie, mam nadzieję, że generalnie ta formacja mi się opłaci. Mamy Hadziego, kolejna ikona do przetestowania. Także witam cię, Hadzi, na SPO. Mam nadzieję, że będziesz się spisywał. A my dobieramy do niego oczywiście napastników. I na sam początek, jak będzie Antoine Griezmann. I teraz sobie przypomniałem, po tych dwóch wyborach, że ja miałem wybierać najszybsze karty. W ogóle na to nie spojrzałem. Ile ma Hadzi tempa? 85. Nie jestem teraz w stanie cofnąć, zobaczyć, kto tam miał ile tempa. Griezmann ma 86. Też nie jestem w stanie stwierdzić, kto tam miał ile tempa. Wydaje mi się, że w przypadku Hadziego tam szybszy był Mertens. Tak mi się wydaje. I to jego powinienem wziąć. Przepraszam. Boże święty. Przepraszam. Zagalopowałem się totalnie. Ale już teraz będę wybierał tych najszybszych. Przepraszam was bardzo. To nie było celowe. Naprawdę. Przepraszam. Zagadałem się sam ze sobą, bo komentowałem i tak wyszło. Teraz wybieram już tylko najszybszych, więc zgodnie z regułą biorę najwyższe tempo. I kurczę, no słabo wyszło, bo zaraz będą komentarze pewnie, że specjalnie to zrobiłem, ale naprawdę, to nie było specjalnie, zagadałem się. Mogę się teoretycznie z wami umówić, żeby nie używać Griezmana i Hadziego, ale straci na jakości wtedy odcinek, bo nie oszukujmy się, że to są fajne karty do przetestowania, więc wybaczycie mi? Mam nadzieję, że tak. Przepraszam was raz jeszcze i gwarantuję, że wynagrodzę to wszystko moim gameplayem dzisiaj. Wynagrodzę to moim gameplayem i tyle. Dobra, teraz Vangioni. 84 tempa. I ta drużyna na razie, mimo tego, że wybieram właśnie wedle tempa, wygląda naprawdę fajnie. Więc jeśli o to chodzi, jest super. Jeszcze drugi środkowy obrońca to będzie Bai. Ulala. Środek obrony mamy naprawdę fajny. Teraz na prawą obronę by się przydał taki Bellerin. Valencia. Jajajaj. Ty, Cancelo. Ty, Cancelo. Gościu. Patrz, jakie byśmy tutaj mieli fajne zgranie, gdybyś się nie pojawił. Ale się pojawiłeś, więc cię wybieram. No i muszę to przesunąć w ten sposób, ale tak czy siak zgranie jakieś tam łapiemy, więc naprawdę spoko to wygląda. Tutaj patrzymy na statystykę szybkości. To jest ta druga statystyka w prawym rzędzie. I najszybszy z nich jest Ederson. Więc bierzemy Edersona. Dobra. I tak wygląda na razie podstawowa jedenastka. Wygląda naprawdę super, więc dobieramy jeszcze ławkę oraz rezerwy. Tutaj najszybszy jest, niech będzie Dolberg, bo to mój imiennik, Kasper Dolberg. Gdyby ktoś nie wiedział, mam na imię Kasper. O, tutaj zdecydowanie Sterling, chociaż nawet nie zdecydowanie, bo był też Felipe Anderson, 92 tempa. Z tych Draxler, 78, lecimy dalej. Munier, Suarez, ajajajajaj, ale byśmy mieli duet, gdyby Suarez tutaj był troszkę szybszy, ale no szybszy jest zdecydowanie tutaj Mkhitaryan, tak? Tak, Mkhitaryan jest o 4 punkty tempa szybszy od Suareza, więc to Ormianina muszę wziąć, który nie za bardzo pomógł reprezentacji Armenii, bo Polska ich rozbiła. Mam nadzieję, że mecz oglądaliście. Tutaj bierzemy oczywiście Semedo
I to jest fajny traf, tak? Upewniam się, że czy Semedo? Tak, Semedo. To jest fajny traf o tyle, że mogę go tutaj wrzucić i mamy już dzięki temu więcej zgrania, więc naprawdę ten skład, mimo tego rygoru narzuconego w postaci tylko najszybszych zawodników, wygląda dobrze, ale spodziewałem się, kurde, Rashford, stary! Mielibyśmy drugą ikonę, Laudrupa na dodatek, ajajajajaj. No to jest ta kara dla mnie za to, że przegrałem w pierwszej rundzie. Teraz ponoszę tego konsekwencje, bo na pewno bym tutaj wybrał ikonę oczywiście. Także jeśli o to chodzi, no to jest ta kara, więc niech będzie. Jakąś karę już poniosłem. Wiem, że na początku na swojej głupocie udało mi się wziąć ikonę, bo tam na pewno powinienem wziąć Mertensa, chyba że ktoś był szybszy od Mertensa, a nie Hadziego, no ale teraz już mnie pokarało i nie mogłem wziąć Laudrupa. Dobra, tutaj Abate i... O, Abate będzie na... Nie, bo Cancela jest szybszy, więc w sumie nie. I ostatnie dwa wybory, słuchajcie, obrońca 78 Skelato i bramkarz, może ktoś lepszy od Eldersona. Szybkość 59, tak, 59 Orozco. Więc tak prezentowały się te wybory według tempa. Ja dobieram jeszcze może przy was trenera. Niech to będzie może ktoś narodowościowo, tak sobie popatrzę. Najlepszy chyba będzie w sumie Premier League. Albo ten pan, albo ten. Ale wiecie co, wezmę chyba Chowę, bo Bajemu zgranie się przyda. Więc teraz układam tylko ten skład jak tylko chcę. Oczywiście spośród tych zawodników, których wybrałem, no i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W zasadzie to nic nie zmieniam. Tak sobie patrzę na ławkę i nie mam za bardzo co tutaj zmieniać, więc tak wygląda skład na dzisiejszy odcinek. 87 zgrania, no i tyle. Mamy ikonę w składzie, mamy Griezmana, mamy Mertensa, po raz kolejny Mertensa. Mamy naprawdę dobrą obronę i dobrą pomoc, więc nie mam na co narzekać w tym składzie, więc wymówek nie będę miał żadnych. Czas wygrać i was nie zawieść, bo wiem, że odpadając w pierwszych rundach was naprawdę tutaj zawiodłem ostatnio, więc czas wygrać w końcu drafta, jakieś fajne paczki może i będzie to już wszystko lepiej wyglądało. A mój pierwszy dzisiejszy rywal ma potężną drużynę z Premier League, z dwoma ikonami, Amorim oraz właśnie Hadzim, dodatkowo dwie karty Once to Watch, Lukaku i Kai Walker, ależ ten skład jest fajny. Cancelo. Patrzmy teraz, Mertens jest już przy piłce, Griezmann piłka do Rafinha. Przedobrze to teraz rozegraliśmy, Antua Griezmann jeszcze sobie poczeka, Griezmann, ale się utrzymał przy piłce i to jest 1-0, trzecia minuta. Bye. Patrzmy teraz, Griezmann pięknie się obrócił z tą piłką, podanie do Hadziego, Hadzi! Aha, słuchajcie, mamy już powody do świętowania, bo nie odpadłem w pierwszej rundzie, ale w drugiej rundzie kolejny potężny skład czeka na mnie. Tym razem no chyba najmocniejszy środek pola, jaki mógł sobie wymarzyć nasz kolega. Dwie ikony, do tego De Bruyne w informie. Wow, kolejny naprawdę fajny skład. Teraz wypuszczona Antoine Griezmann jest naprawdę szybki z piłką. Griezmann przed pole karne, jest tutaj Hadzi. To powinna być bramka, jak teraz tego nie wykończyła nasza karta. A co teraz było nie tak? Chyba spalony na Engolana. Teraz Hadzi, piłka na Griezmana, nie przeszła na Engolana. Nie udało się, chociaż jeszcze. Dobra, dobrze to wygląda. Na Engolan, piłka na Mertensa. Mertens, to musi być 1-0. Mertens, stary, musisz, stary. Dobrze, 1-0. Odzyskana piłka, zobaczmy. Griezmann zagrał tę piłkę tutaj z Mertensem. To jest dwójkowa akcja naszych napastników i zobaczmy. Griezmann, Mertens, Hadzi. No Hadzi, stary. Hadzi, jesteś ikoną! No jesteś, stary, ikoną! No z 5 metra na pustą bramkę nie trafić, będąc ikoną, no Hadzi, no nie wypada, naprawdę nie wypada, ale mamy szansę kolejną znowu. Kurczę, strasznie nieporadnie moi zawodnicy. Cancelo, Mertens, ale niedokładna jest ta piłka, chociaż błąd popełnia rywal. Griezmann, piłka na Rafinie, jeszcze wypluwa tę piłkę bramkarz!
Jak widzieliście, strasznie nieporadni są moi zawodnicy. No tutaj powinno być już koło 4-5-0, a jest 1-0. Więc no strzelenie kolejnych bramek to powinna być kwestia czasu, o ile oni się odblokują, bo nie dowierzam, że nie potrafią trafić na pustą bramkę, jak już to kilka razy w tym meczu pokazali. Mertens, jest wrzutka, jest w końcu! Piłka na idealnej pozycji, ale naprawdę celowniki to nie są dzisiaj totalnie nastawione w mojej drużynie, bo to jest jakiś kryminał, jeśli chodzi o celność. No to może teraz Hadzi w końcu, 2-0. No i koniec tego spotkania, słuchajcie, wynik 2-0 to jest najmniejszy wymiar kary dla rywala. Mimo że nie był naprawdę słaby ten rywal w ataku, tak w obronie miałem multum sytuacji i to, że tutaj tylko stracił dwie bramki, to nie jest nawet zasługa jego bramkarza, to jest po prostu... nie wiem co. 30 strzałów, 18 celnych. Przejdźmy do trzeciej rundy, dobra? W końcu po 10 minutach znalazło mi kogoś. Dziękuję bardzo, a skład jest naprawdę fatalny, jeśli chodzi o draft. Co prawda ma Ronaldo i Messiego, ale cała reszta jest jak ze zwykłego składu, nie wiem, początkującego w Ultimate. Swoją drogą to pewnie z takim składem odpadnę, znając mnie i moje szczęście, ale nie ważne. Przy piłce Mertens ładnie zakręcił Mertens, to jest 1-0 w drugiej minucie. O to mi chodziło, żebyście po prostu panowie byli skuteczni. Ale piłeczka Hadzi, szacunek mordo, szacunek, ale ta piłka to już brak szacunku. Do Griezmana przede wszystkim, panie Mertens. Ale teraz z kolei Griezmann wygrał główkę, zobaczmy, Nainggolan, Hadzi, piłka na prawej nodze, będzie rzut rożny? Nie będzie. Mertens oszukał rywala, Mertens, ale za długo się zbiera do tego uderzenia i to jest właśnie kuriozum. Tutaj bramka nie powinna paść, bo rywal... no powinien tę piłkę po prostu wybić, a kilka minut wcześniej spokojnie bramka powinna paść i nie padła. No dobra, 2-0. Griezmann, zobaczmy, ładne odegranie Hadzi i to jest 3-0. Słuchajcie, było 1-0, było 2-0, a teraz jest 3-0. Więc wszystko wskazuje na to, że w finale 4-0 dla mnie. Z miłą chęcią bym przyjął taki wynik w ciemno. A finał do najprostszych spotkań nie będzie należał, bo... ten skład jest po prostu piękny. Oj, niedobrze Maradona. Pierwszy strzał, pierwsza okazja. I to jest bramka. Griezmann wygrał teraz tę główkę. Zobaczmy, wypuszczony Antoine Griezmann. No musisz to stare wykończyć, Griezmann. Co się teraz stało, Griezmann? Proszę cię, no a nie, no nie wierzę. Hadzi, dokładna wrzutka, Mertens. Rozumiem cię, bo jesteś niski, dlatego przegrałeś ten pojedynek, ale dalej nie mogę się pogodzić z tym, że kilka chwil wcześniej Griezmann nie wpakował tej piłki na pustą bramkę. No ileż razy w tym odcinku coś takiego miało miejsce? Zdecydowanie za dużo. I zaczynam naprawdę powątpiewać w moje szczęście. Czy ono w ogóle istnieje w tej grze dla mnie? Czy ono jest jakoś odnotowane nie wiem, gdzieś w statystykach, że troszkę tego szczęścia dla Goldzora w którymś momencie? No, chyba muszę czekać, bo drugi celny strzał rywala to jest od razu bramka, a ja przed chwilą na pustą bramkę strzelam słupek. Hadzi wypuszcza Griezmana, jak tego stary nie wykorzystasz, to ja w ciebie z... Nie, to jest niesamowite, naprawdę. No, wpadnie? Wpadło, wow. I patrzcie, kto musi strzelać dla nas bramki. Umtiti, bo Griezmann nie potrafi. Griezmann, jeszcze zobaczmy, Mertens na prawej nodze, Mertens, remis, zasłużony, jak Boga kocham, zasłużony remis niesamowicie. Koniec pierwszej połowy, wróciliśmy do gry, jak widzicie, wróciliśmy zasłużenie do gry, bo rywal oddał dwa celne strzały i widzieliście, czym one się zakończyły. Mega dobrze mi się konstruuje akcję tym składem i to jest naprawdę na duży plus, ale to, co mi przeszkadza w konstruowaniu akcji w tym finale, to lagi. To lagi, które niestety są, no i wiecie, jak to jest, jak wam przycina, no to nie da się tak płynnie podawać, a ja, o widzicie, tak kurde frizuję co jakiś czas.
minimalnie grę i no i to jest mega, mega uciążliwe, no ale może się uda jeszcze kilka bramek strzelić, bo niewątpliwie rywal w obronie nie jest najlepszym zawodnikiem na świecie, chociaż teraz akurat dobrze mnie przykrył i ma szansę na kontrę, ale to wam jeszcze pokażę, że ja też potrafię właśnie w taki sposób sobie poradzić. Aha, to było odebrane jako faul, ciekawe. No, no to musi być bramka, panowie, Hadzi, niepotrzebnie chyba podnosiłem, ale Griezmann, czy ty kiedyś strzelisz dzisiaj bramkę, czy ty kiedyś strzelisz bramkę, Griezmann, brawo Mertens, naprawdę brawa dla Mertens. Pięknie Mertens to zrobił, jeszcze piłkę do Hadziego, przepięknie, no to może w taki sposób Griezmann trafisz, w taki sposób Griezmann trafia. Może to jest taka na przełamanie bramka i jeszcze walnie hat-tricka w tym meczu, tego ci życzę Grizzly, ale no do momentu tej bramki, którą tak naprawdę musiałeś trafić, chociaż to było na pusto, a już taki dzisiaj pudłowałeś. Naprawdę skuteczność u ciebie to jest dramat. O, nie! Kurde, ależ kopanina i znowu farta Marywa. No ile można mieć farta w jednym meczu, żeby praktycznie każde uderzenie, bo to jest tak teraz, nie wiem, czwarte, piąte, lądowało, kurde, w siatce. No, matko boska, nie mówcie mi, że jeszcze mi jedno strzeli, to już się powieszę. Muszę to mądrze teraz rozegrać. A najlepiej strzelić bramkę i będzie tyle z tego strzelania, no ale Hadzi, musisz dokładnie podawać teraz, stary. Koniec tego finału, słuchajcie, zasłużone zwycięstwo, naprawdę, gdybym przegrał w tym finale, byłbym mega zły, bo rywal to w ogóle nie miał argumentów ku temu, żeby wygrać, bo nie kontrolował niczego i to jest pierwszy wygrany draft tej serii, więc za to mam nadzieję, że zostawicie kciuka w górę, no to o czym mówię, no trzy strzały celne, trzy bramki. Nieważne. Czas na paczki, oby były tak samo dobre jak dzisiaj gameplay. Jeśli chodzi o paczki za to zwycięstwo, to nie są one najlepsze, bo mamy paczkę za 35 tysięcy oraz chyba za 25, więc nie są to najlepsze paczki, ale otwórzmy je. Pierw ta za 35 tysięcy musi się świecić bok, żeby tutaj było coś dobrego. Naprawdę, w paczce za 35 tysięcy najlepszy jest kto? SPD. Z Chelsea? Bakayoko! To cofam wszystko, co mówiłem. To jest super traf. To jest super traf, bo to jest karta warta ponad 20 tysięcy. Zresztą zobaczmy sobie na wizji. Ile? No, prawie 30 tysięcy. Bardzo ciężko będzie tej drugiej paczce przebić tę pierwszą, ale trzymam kciuki. Trzymam kciuki, żeby było coś lepszego. Ale chyba nie. Chyba nie. Chociaż ostatnio jak narzekałem, to wyleciała jedna z lepszych kart, które... Ale teraz nie. Teraz nie. Jak widzę, Norweg bramkarz, to nie chcę już patrzeć. Słuchajcie, ten dzisiejszy odcinek naprawdę udany, bardzo dobry gameplay, w każdym spotkaniu grało mi się super, był to chyba najlepszy skład, jakim grałem do tej pory, żadnym nie grało mi się tak dobrze, także gdy będę miał monety, to może coś podobnego zbuduję sobie na głównym koncie, ale mimo wszystko ważne jest to, że udało się dzisiaj wygrać i że ten Bakayoko wypadł, bo to jest profit łącznie z wszystkiego, koło myślę 40 tysięcy za ten odcinek, więc naprawdę ładnie będziemy mieli koło 100 tysięcy i będzie to wyglądało o wiele lepiej niż do tej pory, także przydał mi się ten deszczyk, taki, a może nie deszczyk, tylko wiadro zimnej wody w odcinku poprzednim, ta porażka w pierwszej rundzie, bo dzisiaj wygrywamy i naprawdę jest super, także zostawcie kciuka w górę, jeśli ten odcinek wam się podobał, subskrypcję, no i ja się wami widzę już za kilka dni, jestem na wakacjach, także teraz odcinki nie będą codziennie, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Mówi Goldzor. Na razie.